Panie przewodniczący, jeszcze ja tylko mam pytanie w tej sprawie, bo było kilka głosów przeciw. A proszę mi powiedzieć, jeśli by na przykład nie przeszła ta uchwała, to co by wtedy się stało? Znaczy inaczej, ja bym wtedy zwoływał sesję, żeby wydać opinię. Rozumiem. Czyli trzeba byłoby się spotykać w czasie wakacji, gdyby... Co, dziękuję. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy chcą pracować przez ten. Ja szanuję to. Kolejny punkt to jest przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwiększenia stanu osobowego w 6 oddziale Straży Miejskiej, przepraszam, Straży Miejskiej. Rozumiem, że tutaj głos zabrał powiedziane przez pana przewodniczącego komisji. Zawierał chyba wszystkie elementy. Czy coś jeszcze chciałby pan przewodniczący dodać do tego projektu uchwały? A teraz głosujemy tylko za wprowadzenie. Nie, nie prowadziliśmy go na początku. Teraz jest otwieram dyskusję na ten temat. To dodam szczegółowo troszeczkę. Okay. Mianowicie proszę sobie przeczytać, albo ja przeczytam uzasadnienie, ale będę jednocześnie uszczegółowy. Na podległym terenie oddział 6 Straży Miejskiej nie ma wystarczającego składu dla zapewnienia bezpieczeństwa, tam powinno być dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W ciągu dnia między godzinami 7 a 24 są tylko 2 12-godzinne patrole przypadające na teren aż 3 dzielnic. 2 12-godzinne to jest, drodzy Państwo, jeden między 7 a 19, drugi między 12 a 24. To znaczy, że między 7 a 12 i 19 a 24 jest tylko 2 strażników, czyli jeden patrol na całe 3 dzielnice. Wiadomo, że najbardziej newralgiczne godziny to są te wieczorne, między 19 a 24. Jest tylko 2 strażników. W nocy nie ma w ogóle patroli, co jest napisane dalej. Między godzinami 24 a 7 nie ma ani jednego patrolu. I tak jest od 10 czerwca. Ponadto 4 rejony naszej dzielnicy nie są obsadzone przez strażników rejonowych. W związku z takim brakiem osobowym bezpieczeństwo na terenie dzielnicy 16 Wieńczyc oraz innych dzielnic podlegających terenowo pod oddział 6 jest rażąco zaniedbane. Zwiększenie stanu osobowego o 15 strażników wydatnie usprawniłoby działania Straży Miejskiej na terenie tych 3 dzielnic. Pani Małgosiu, bo ja tam jeszcze dzisiaj dodałem, tam było jeszcze jedno zdanie, że dotychczasowe dobre wyniki... Dotychczasowa wysoka efektywność oddziału 6, tak? Tak, to, tak. To Państwo mają to wszystko, tylko może... Tak, jest na pewno... A co zatem idzie dobra współpraca z Radą Dzielnicy 16 może być kontynuowana przy dostatecznym składzie osobowym oddziału. Ja mam tak napisane. Tak. No rozumiem, że to zdanie będzie... To jest ważne dlatego, że my tak właśnie wczoraj głosowaliśmy. Tylko tak, okay, to jest, to przepraszam za błędy, ale jest to, co pan... To jest drobiazg, chodzi mi tylko o formalność, że my tak wczoraj głosowaliśmy w takim brzmieniu. No i to wszystko. Okej, otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo. Ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, jak najbardziej jestem za tym, żeby zwiększyć stan, że tak powiem, etatowy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, dlatego że to poprawi na pewno bezpieczeństwo na naszej dzielnicy, a przy o to nam chodzi między innymi, żeby było bezpiecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę jeszcze parę słów. Ja oczywiście rekomenduję, bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały, o głos za uchwałą. Muszę dodać, że bardzo dobrze pracuje się komisji i mnie osobiście ze Strażą Miejską. Jeszcze skorzystam z tego, że jestem przy głosie. Do członków Komisji Praworządności policja dzisiaj podała, że ma już obydwa nazwiska sprawców dewastacji w windzie w bloku 7. Cud. Ale to raczej należy podziękować przewodniczącemu dłużej niż policji, bo jednak policja to umorzyła na pierwszym etapie i tutaj... Nie ma znaczenia, ważne, że idziemy w dobrym kierunku. To tyle, dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze tutaj chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie, a więc zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia stanu osobowego w 6 Oddziale Straży Miejskiej w Krakowie.